Dawno temu zaczynałem od elektroniki i pracowałem w Instytucie Informatyki Czasu Rzeczywistego u profesora Wężyna. Zespół też był ciekawie się nazywał, bo zespół teorii automatów cyfrowych i w zasadzie wiem od podstaw, jak te komputery wszystkie działają, bo wtedy to się robiło na bramkach. Jeden z rozwiązań, który powstał już po 1977 roku, to był komputer Meritum właśnie, na Z80. Był to pierwszy polski komputer osobisty, to się teraz tak nazywa. Udało się przekonać zakłady ELZAP, żeby go zaczęły produkować dla szkół i część tego starszego pokolenia pamięta jeszcze, jak się rzeczywiście szkoły były wyposażone w ten komputer. To były lata naprawdę bardzo trudne, pokręcone, wariackie, szaleńcze i jednocześnie dostarczające bardzo dużo pozytywnych emocji. Oczywiście te negatywne też były, zawsze takie jest życie. Natomiast my, gromadząc te wszystkie sprzęty i ratując je jako jedyni tak naprawdę w Polsce, dokonaliśmy czegoś, co powinno się było dokonać kilkadziesiąt lat temu. Czyli zachowaliśmy resztkę tego, co nie wylądowało na śmietniku historii. No między innymi świętujemy przy okazji dzisiejszego dnia 60-lecie pierwszej polskiej gry komputerowej, gry Marienbackiej. Tę grę zagrał również pan Witold Podgórski, który wtedy pracował w Elwro nad prototypem komputera Odra 1003. Po rozegraniu kilku czy kilkunastu partii zauważył w zasadach gry pewną ciekawą właściwość, która podsunęła mu pomysł, że powinno być bardzo łatwo nauczyć komputer grania w tę grę. I rzeczywiście implementacja tej gry na komputerze jest bardzo prosta. Pan Witold postanowił spróbować zaimplementować tę grę na komputerze, który wtedy tworzył w Elwro.